inny kościół, chyba już jakby nowszy, bo już taki jest styl bardziej nowoczesny. Zaraz zobaczymy, co nam miasto może zaproponować. Idziemy zobaczyć następny kościół. O, takie budyneczki. Słońce, kurde, wyszło. I tu jest taka dziwna pogoda, w ogóle dziwny klimat, bo jest, jak słońce wyjdzie, to jest tak cholernie gorące, że się ledwo można wytrzymać. A zaraz jak zajdzie za chmurę, albo w ogóle zajdzie, bo się skończy dzień, to się robi tak zimno, słuchajcie, że po prostu masakra. Podejrzewam, że to jest wynik tego, że tu już niedaleko jest ocean i on jakby działa w ten sposób, że zwiększa wilgotność powietrza i odczucie temperatur jest bardziej ekstremalne. Także podejrzewam, że tak to właśnie wygląda. Patrzcie, jaka ładna kamieniczka. Elegancko. Super. Jakby to Niemiec powiedział, sehr schön. Sehr nett. Kochlüffel. Jakaś odłodajnia pewnie. Patrzcie, dużo starszych osób. Oczywiście społeczeństwo jest starzejące się. To niedobrze w sumie, bo brakuje młodych ludzi. To powoduje problemy gospodarcze. Dlatego też może Niemcy otwarli się bardzo na migrantów, bo brakuje po prostu świeżej krwi. To jest jakby jedyny chyba ich ratunek w takiej sytuacji. Die Kirche. Patrzcie, jakie ładnie. Cak. O, macie i hinduski znak przed samym kościołem. Moja kuzynka znałaby się, co to jest za znak. Na pewno wiedziała, mogła opisać, coś powiedzieć więcej na ten temat. Chociaż nie, on, nie, to jest nawiązanie do tego znaku, ale tutaj to są bardziej olimpijskie chyba zawody pokazane. Ale na pierwszy rzut oka mi się to kojarzyło właśnie z tym hinduskim znakiem. Tak. To już jest jakby nowsza zabudowa. Nie będę tutaj grać eksperta. Mogę się mylić, ale może to jest neogotyk, ale nie będę się upierać. Ekspertem nie jestem. To mi przypomina mniej więcej stylem kościół świętego Wawrzyńca w Zabrzu Mikulczycach, tylko że jest znacznie mniejszy, ale wygląda na ten sam mniej więcej okres. Ale mogę się mylić. Mogę się mylić, bo wiele kościołów bardzo starych było później przestylizowywanych, że tak się wyrażę, nową mową. Tutaj mamy jakiś taki przykład dosyć dziwnego rozwiązania architektonicznego. Nie za bardzo kumam, o co chodzi. Może ktoś, kto by się bardziej na tym znał, mógłby coś powiedzieć. No tam chyba jest spływ wody. To jest jakby... No na to wygląda, ale tak dosyć dziwacznie zamontowany. O, proszę bardzo. Tutaj mamy jakiś inny budynek, taki gliwicki, że tak się wyrażę, bo bardzo mi to przypomina Gliwice. Tam jest parę takich budynków. W Zabrzu zresztą też. Też mniej więcej właśnie tak one wyglądają. O, już sobie przypomniałem. W podobnym stylu wybudowany jest komisariat policji w Mikulczycach przy ulicy Tarnopolskiej. Kuba Torun też przypomina i stylem. To musi być gdzieś ten okres. To możemy pójść dalej, zobaczymy, może będzie też coś ciekawego. Wszędzie są ścieżki rowerowe, ja już nie wiem, gdzie ja mogę chodzić, a gdzie nie mogę. Czerwony bruk i takie to jest mylące, czy ja mogę na tym bruku chodzić, czy nie mogę chodzić na tym bruku. A tutaj bardzo na to patrzą. O, patrzcie, jaki ładny mały budyneczek, tam ktoś chyba mieszka, czy coś. Bardzo elegancko. Tu mamy już takie poważniejsze. To już takie dla elity. Budynki dla elity. Panowie, panie.
to są rzeczy tanie. Tak. Augenpraxis. Real Immobilien. O, jaki ładny. Ogród zimowy ktoś sobie zrobił, tylko że nie ma roślin. O, następny komisariat policji z Mikulczyc. Chociaż taki bardziej wypasiony. Ma takie podpórki pod dachem, takie ozdobne z drewna. No, taki bardziej wypasiony. Bardzo ładne jest obramowanie tutaj, zwieńczenie frontu dachu. Popatrzcie, wokół tego okna, jakie ładne. Takie budynki też można u nas znaleźć. No wiadomo, bo to budowali w sumie ci sami ludzie. A to taka nowość. To nie wiem. To jest takie inne. Takie... Bo ja wiem, takie dziwne. O, patrzcie, jakie ładne. To mi przypomina Sorbonę w Zabrzu. Tylko że znacznie mniejsze. Sorbona też w podobnym stylu jest budowana. Ten ośrodek szkolenia masażystów, co skończyłem. Tak. Kuba na pewno będzie wiedział, o co mi chodzi. Bo też skończył ten sam ośrodek. Tu mamy jakiś Denkmal, albo co to tam. Tutaj chyba szkoła jest. Nie, policaj, patrzcie, policaj. Jaki duży budynek policaj. Dobra, przejdę na drugą stronę ulicy i dalej będziemy kręcić.